Wakacje to zawsze pracowity okres dla spółki KZB Legionowo. Gdy nauczyciele i uczniowie mają wolne, ich miejsce w szkołach zajmują ekipy remontowo-budowlane. Wszystkie zaplanowane na ten rok prace prowadzone we wnętrzu placówek udało się zakończyć przed pierwszym dzwonkiem. Jestem zadowolony, bo w tym roku myślę, że został pobity rekord, jeżeli chodzi o nakłady na różnego rodzaju remonty i inwestycje w placówkach oświatowych. To wspólny efekt działań władz miasta i komunalnego i KZB, naszej spółki. Na remonty w administrowanych przez siebie placówkach oświatowych KZB przeznaczyło aż 800 tysięcy złotych. Jestem zadowolona i dumna z tego tegorocznego remontu w szkołach, bo w tym roku wykonaliśmy bardzo szeroki zakres remontów. Wyremontowaliśmy około 80 sal lekcyjnych w szkołach, 20 sal w przedszkolach, 6 w żłobku. W 27 klasach cyklinowano i lakierowano podłogi z parkietu, a w 16 ułożono na nich tarkiet. Pracom tym towarzyszyło malowanie ścian. Przeprowadzono też remont posadzek z lastryko z częściową ich wymianą na 200 metrach kwadratowych szkolnych korytarzy. Duże prace malarskie prowadzono w szkole podstawowej nr 7, gdzie odmalowano cały korytarz na pierwszym piętrze i wymieniono kilka drzwi do klas lekcyjnych. Spore zmiany zaszły też na parterze zespołu szkół ogólnokształcących nr 2. Pracownicy spółki zdemontowali stare metalowe boksy, w których znajdowała się szatnia dla uczniów, a w ich miejsce zamontowano zakupione przez szkołę estetyczne szafki. Wyszliśmy również na zewnątrz szkół, wykonaliśmy nowe dojścia do szkół z zielenią. Prace zewnętrzne to wymiana nawierzchni wokół placu zabaw z wykonaniem trawnika przy zespole szkół nr 1, wykonanie nowej skoczni w dal z rozbiegiem tartanowym przy zespole szkół nr 3, wykonanie nowych dojść i schodów na gruncie z kostki betonowej i terenów zielonych wokół zespołu szkół na Piaskach oraz remont patio w zespole szkół ogólnokształcących nr 2. Dokonaliśmy również inwestycji. Przedszkole numer 11 na Zegrzyńskiej już zakończona została termomodernizacja budynku. W związku z tym jeszcze udało nam się uzyskać pomieszczenie dla pedagoga. Wymieniliśmy okna, wymieniliśmy opaski i jesteśmy ku końcowi zakończenia inwestycji w przedszkole numer 3 również na Zegrzyńskiej. Zgodnie z umową prace mogą tam potrwać do końca września. Inwestor zapowiada jednak, że zakończą się one prawdopodobnie w połowie miesiąca. Roboty specjalistyczne, takie jak cyklinowanie i wymiana podłóg, czy też prace prowadzone na zewnątrz szkół i przedszkoli, były prowadzone przez firmy zewnętrzne. Wszystkie pozostałe roboty wykonywali pracownicy KZB. Wykonaliśmy z własnymi siłami większość, 80% robót zostało wykonane przez naszych konserwatorów, naszych pracowników. No już mamy również zawodowych pracowników specjalizacji remontowych. Oprócz wykonania remontów, część placówek trzeba też było doposażyć. W związku z tym, że będziemy mieli w tym roku w klasach pierwszych półtora rocznika, bowiem pójdą zarówno dzieci 6-letnie, jak i 7-letnie. W związku z tym konieczne były zakupy przede wszystkim ławek i wyposażenia dla najmłodszych uczniów. Na ten cel miastu udało się zdobyć dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych.